Wielkim finałem w hali sportowej w Radoszycach zakończyła się akcja szlachetnej paczki w tej gminie. W tym rejonie obdarowano aż 60 rodzin. Ostatnią z nich włączono w wyjątkowych okolicznościach na kilka dni przed finałem. Bardzo dużo się działo, proszę Państwa. Przygotowaliśmy i dostarczyliśmy paczki dla 60 rodzin, nie dla 59, tak jak planowaliśmy. W ostatniej chwili, na 3 dni przed finałem, ze względu na tragedię rodzinną, włączyliśmy do systemu jeszcze jedną rodzinę, która znalazła swojego darczyńcę. Ilu wolontariuszy pracowało przy szlachetnej paczce tutaj? Razem ze mną w rejonie Radoszyce pracowało nas 21 wolontariuszy. Zajmowaliśmy się 60 rodzinami. Dla 23 mieliśmy darczyńców lokalnych, którzy sami dostarczali paczki. Wartość paczek dla 23 rodzin znamy bardzo dokładnie. To jest 88 900. Pozostałe 37 rodzin miały podarki przygotowane przez Państwa z Krakowa. Magazyn zastępczy na Nowej Hucie obsługiwał darczyńców z tamtego rejonu i wartość tamtych paczek przekracza 300 000. Więc w sumie nasze rodziny, proszę Państwa, dostały pomoc w wysokości około 400 000 zł. Z kamerą towarzyszyliśmy darczyńcom związanym z Konecką Pływalnią Miejską oraz Konecką Szkołą Pływania. Postanowili oni obdarować samotnie mieszkającego 58-latka z miejscowości Wiosna. Pan Zbyszek jakiś czas temu doznał paraliżu, a kilka miesięcy po tym zdarzeniu na chorobę nowotworową zmarła jego żona. Został sam bez prawa do renty. ZUS nie chce mu takowej przyznać, ponieważ przepracował w swoim życiu o kilka miesięcy za mało. W miesiącach, w których pan Zbyszek opłaca rachunki na życie, pozostaje mu około 160 zł. Choroba wcześniej była, a później rok czasu minęło i żona na raka zachorowała. Niedługo tam, ze 2 miesiące, trochę więcej i zmarła. No. I zostawiła mnie samego. Paczki, które otrzymał mieszkaniec Wiosny, zawierały wszystkie wskazane przez niego najpotrzebniejsze przedmioty. To żywność, środki czystości, podstawowe ubrania, bielizna. Jest jednak coś, czego pan Zbyszek nie dostał, a niezwykle ułatwiłoby jego życie. Chodzi o wózek inwalidzki z napędem elektrycznym. Wolontariusze nie byli w stanie pokryć takiego wydatku. To jest dobra, była rzecz, wiemy, że to jest, pan Zbyszek już nam wcześniej mówił, no nie wiem. Będziemy się starać, żeby byliśmy w Pefronie, ale Pefron tylko daje wyłącznie akumulatory do tego wózka. Tutaj Centrum Pomocy Rodzinie w Kąskich w styczniu mamy rozmawiać jeszcze. Ale chyba raczej też nie. Też nie wiemy. I chcielibyśmy właśnie zaapelować, że jeśli można by było to, żeby, nie wiem, jakąś akcję przeprowadzić, zbiórkę, coś, nie wiem, my też się staramy. Stąd też apel, jeżeli ktoś z Państwa miałby taki wózek używany lub byłby w inny sposób w stanie pomóc panu Zbyszkowi, prosimy o kontakt z naszą redakcją. Radoszycki finał rozpoczął się o godzinie 15. Na początku podziękowano wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym osobom. Warto dodać, że w tym rejonie szlachetną paczkę wsparło wiele osób nie będących oficjalnie wolontariuszami. Choćby gminni urzędnicy i pracownicy interwencyjni. Bardzo się cieszę, bo tak naprawdę rok temu inaugurowaliśmy szlachetną paczką i w tym roku kontynuujemy. Jest to oczywiście sztab ludzi, wolontariuszy, sztab też ludzi z pracowników interwencyjnych, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Udało nam się, wszystkie paczki już dotarły do obdarowanych i także możemy się poszczycić wielkim sukcesem gminy Radoszyce, a że gmina Radoszyce umie i lubi pomagać, doskonale wszyscy wiemy, bo począwszy od festynu, który już w samej nazwie mówi Radoszczanie dzieciom i tam zbieramy właśnie dla potrzebujących, skończywszy na szlachetnej paczce, jeszcze jest oczywiście, są produkty żywnościowe, mamy też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, także umiemy pomagać i pomagamy. Podczas radoszyckiego finału na scenie z koncertem kolęd i pastorałek wystąpiły dzieci z miejscowych szkół podstawowych.